Cytując, 22 lata temu model RAV4 Toyota zapoczątkowała modę na nieduże SUVy. Przez ten czas RAV4 urósł, robiąc w ten sposób miejsce dla nowego, mniejszego crossovera. Oto Toyota CHR. Niewielki SUV z napędem hybrydowym o intrygującej linii nadwozia i świetnym prowadzeniu. CHR przyciąga wzrok efektownymi przetłoczeniami, LED-owymi lampami i intrygującą linią nadwozia. Efektowny dach to ukłon w stronę młodszych duchem klientów. Linia kokpitu jest dość futurystyczna. Po środku króluje ekran systemu multimedialnego. Góra deski obita jest fioletową skórą. Pojawiają się też niebieskie wstawki i elementy lakierowane. Masywny tunel środkowy z podłokietnikami oraz umieszczoną tam dźwignią zmiany biegów jest wygodny i daje wrażenie kierowania samochodem sportowym. Ciekawym elementem jest motyw trójkątów. Przewija się w różnych miejscach, m.in. w postaci wytłoczeń na boczkach drzwi. Napęd hybrydowy jest identyczny jak w Priusie. Oznacza to, że CHR ma moc 122 koni mechanicznych. Jak jednak działa hybryda? To połączenie silnika spalinowego z elektrycznym. Benzynowy 1.8 wytwarza moc 98 koni mechanicznych, elektryczny zaś 72 koni mechanicznych. Specjalnie skonstruowana przekładnia umożliwia płynną współpracę obu silników. Na ekranie możemy obserwować aktualny przepływ energii pomiędzy silnikiem a bateriami. Jednak największą zaletą hybrydy jest niewielkie zużycie paliwa, zwłaszcza w cyklu miejskim. Dzięki odzyskiwaniu energii podczas hamowania i przekazywaniu jej do baterii, przy spokojnej jeździe miejskiej możliwe jest utrzymywanie spalania rzędu 5 litrów na 100 km. Hybrydy wyposażone są w tajemniczy bieg B. Zastanawiacie się, do czego może służyć? Po zdjęciu nogi z gazu samochód mocniej hamuje silnikiem elektrycznym i tym samym odzyskuje więcej energii, którą magazynuje w bateriach. Przydatne, zwłaszcza podczas zjazdów. Za dodatkowe 6900 zł możemy dokupić pakiet Tech. Jednym z jego elementów jest system automatycznego parkowania. Potrafi zaparkować zarówno równolegle, jak i prostopadle tyłem. Wystarczy go uruchomić i jechać wzdłuż miejsc parkingowych. Gdy Toyota zobaczy odpowiednie miejsce, zasygnalizuje swoją gotowość. Wystarczy wrzucić wsteczny i pomału cofając obserwować, jak CHR zgrabnie kręci kierownicą. Magia! W tym samym pakiecie znajduje się też system ostrzegania o niewidocznych, zbliżających się z boku podczas cofania pojazda. Niezastąpione, gdy wyjeżdżamy tyłem z miejsca parkingowego. O ile dotychczasowe hybrydy nie słynęły ze sportowego prowadzenia, o tyle CHR jest pod tym względem pozytywnym zaskoczeniem. W slalomie Toyota okazała się zwinna i chętnie reagowała na ruchy kierownicą. Można wyczuć, jak nadwozie wychyla się na zakrętach, ale nawet w tym dynamicznym slalomie samochód nie odrywa żadnego koła od nawierzchni. CHR pewnie pokonuje szybkie łuki i nie zaskakuje kierowcy żadnymi niespodziewanymi reakcjami na odjęcie gazu. Zawieszenie Toyoty zapewnia też odpowiednią dozę komfortu. Skutecznie tłumi nierówności i następujące po sobie wyboje. Hybrydy mogą się też świetnie prowadzić. Tę właśnie tezę skutecznie udowadnia CHR. Dodatkowo nowoczesny design połączony z hybrydową technologią powoduje, że CHR to Toyota, na jaką czekaliśmy.